No, kochani, mamy 8:48. Jak słyszycie, pada deszcz. Pada deszcz. No i co? Kotki się pochowały. Pochowały się. Właśnie przyszedłem. Zrobiłem kotkom śniadanie. No już nie na dworze, tylko tutaj. I kto tu je? Mila, Albinka, Romeo i Daribal. A tutaj kto jest? Tutaj mamy naszego Gacusia. Gacuś, kiciulku. Proszę, Gacuś jest. Gacuś, widzicie jak suchutko? Byłbyś na dworze, to byś zmógł. Widziałeś? No, chrupki. Gacuś zjadł. Trochę zostało. Gacusiu. No, dobra. Zamkniemy, niech Gacuś tutaj w suchutkim siedzi. Nie, Albinka już się najadła. No kochani, zobaczcie, tam jest domek jeden, ale muszę wam powiedzieć, że przyszedł drugi domek. Drugi domek. I tamten był największy. Największy, bo... O, czekaj. To jest rozmiar L, ma 60 cm długości i kosztuje 112 zł. Natomiast ten, o, macie porównanie, jest rozmiar M, ma 45 cm i kosztował 66 zł. O. I teraz ten domek. Gdzieś będę musiał ustawić. Się zastanawiam gdzie. Ale może zrobimy w ten sposób, że ten będzie tutaj. O, tu. Wstawię go do środka. O. I są dwa domki. Jeden domek i drugi domek. Kotki mają do wyboru. Tak. A to położymy tutaj na razie. Niech leży. I zobaczymy, co się dzieje na dworze. Romeo, już się najadłeś, kiciulku? Już. Albineczka jeszcze je. No jak się najedzą, to Gacusiowi dam galaretkę Feliksa. No a teraz sobie podjada suchą karmę, bo będę musiał tam dosypać, bo się kończy. A co mamy tu na dworze? Zobaczcie, pada. Pada. O. Proszę. Pani Aniu, naklejka odpadła, jak pani widzi. W ogóle nie zdało egzaminu. Wielka lipa, jeżeli chodzi o producenta. W ogóle słaby klej. Nie mówiąc o reszcie. Tylko naciąganie na pieniądze. No i kotki resztę gdzie są? Gdzieś się pochowały. I gdzie się one kotki pochowały? Że ich nie ma? A jest tutaj! Jest Zuzia, tak? Kiciulka, jesteś? Zuzia się tutaj schowała. Zuzia, tutaj jakiś jest? Nie ma tutaj żadnego kotka? Tam na dachu, nie wiem, może tam na dachu się któryś... O! Gdzie lecisz? Baribalek, gdzie lecisz? O! Wyskoczył, zapomniał, że deszcz pada.
A tutaj nie ma. A i ten baribal. A tutaj jakiś jest? Nie ma też tutaj żadnego. Ciekawe, gdzie ta płaczka jest. Gdzie jej nie ma. Tu też nie ma. Nawet łasiczki nie ma. No, jeszcze tutaj nie zaglądałem. Nie ma. Tu też nie ma. Gdzie te kotki się pochowały? Pada, Basiorku. Gdzieś pada. I co, baribal? Wyleciałeś jak z procy. I wrócił jak z procy. No. O. Romeo. O, Basiorek też już przyleciał. Poleciał i przyleciał. Mila. O, już na kolanka mi skoczy zaraz. Zaraz mi na kolanka. Jest. To jest cała Mila. Pada, nie? Chłopaki, pada. No. A tu suchutko. Dach nie przemaka. Wcale. O. Gdzie skoczy tam albinka spać? Do którego domku pójdzie? Ona tam do góry skakała zawsze. Jak był ten szpaciany domek, który teraz tutaj włożyłem na Gacusia. On nie jest taki duży. Akurat tutaj. No, pani Ania w komentarzu napisała, żeby Gacusia, skoro już mam na 7 dni, tak planuję. No, tak mówię. Pi razy drzwi 7 dni, może 7 dni, może mniej, może dłużej, nie wiem, zobaczę, jak sytuacja się będzie rozwijać. O, góry tam. Ganiają, latają tutaj. Baribal. Ścieka się. Zaraz przyleci chyba. Głowa zmarznie. Przyleci. Żeby Gacusia umieścić w tym kojcu metalowym. Ale... Pani Aniu, pani zobaczy ten kojec metalowy. On nie jest wcale taki duży. Przede wszystkim na szerokość, czyli może nie, na długość to jest prawie jak ten kojec. Na szerokość jest węższy, bo to mamy prawie okrąg, czy tam jest sześciokąt. Także, o, idzie, będzie się załatwiał do kuwety Gacuś. Aż. Nie będziemy mu przeszkadzać. No. Także nie wiem, wydawało się może pani, że tamto większe, ale to wcale nie jest większe. No, zobaczymy tutaj. Jak tutaj nasze kotki. Nie ma. Nie ma. No, ale się pochowały. Nie ma. Tutaj też nie ma. Też nie ma. Tu nie widzę. Tu Basiorek siedzi. Tam nie ma. Tu nie ma. Tutaj baribal się przymierza. I co, baribalek? Jest tu ktoś? Co? Nie ma. Nie ma baribalku. A tutaj? Też nie ma. I gdzie te koty się pochowały? Skoro ich tu nie ma. A tutaj? Nie ma. O, baribal. O, będzie chodził. Będzie zaglądał wszędzie. Tu jeszcze nie patrzyłem.
Tu nie widzę. No i jeszcze ten ostatni. Tu na samym dole. Zaraz sprawdzimy. Za bardzo nie widzę. Nie wiem, czy tam jest ktoś, czy nie. Ale chyba nie ma. No to tak wygląda. Kochani. Mari dalej będzie sobie z góry oglądał. I gdzie idziesz? Juniek? Co? Tu będziesz siedział? Wącha kapelusze moje. Basiorek poszedł na dwór. Ciekawy, gdzie on pójdzie. A ten tutaj stroiki wącha. No, Mila teraz się wzięła za jedzenie. A Basiorka nie widzę. Basiorek, gdzie jesteś? O, poszedł kupę robić. Zobaczcie. Jaki porządny, w deszcz poszedł na piasek, największą piaskownicę świata, jak to chyba Arek Clifford określił. No i tak, i pada, i pada, i pada. A ile mamy stopni dzisiaj? O, widzicie, 5,5 stopnia, aha. Nie jest ciepło. Nie jest ciepło, kochani. Spadła temperatura. I to ładnie. I leje. Spadła temperatura i leje. Zobaczymy, jaka wilgotność się utrzymuje w naszym domku. O, 69 poszło w górę. 66. No, ciśnienie mamy 1005 hektopaskali. No to jest deszczowe. O, Baribalek poszedł. I co, Baribalku? Pada. O, doleć, to pójdzie. A. No, gdzie poszedł? Ha, widzicie? Schował się pod bociane gniazdo. O, pod bociane gniazdo. A tam ktoś mówi, żeby obciąć, bo to nie estetycznie. Mówię, że to jest ta słona przed słońcem, przed deszczem. O, pójdzie tam do domku. No co, nie? Nie idziesz tam? Ale lata, ale lata. A, i schował się tutaj. I proszę. I tu się nam schował pod deszczem. Przed deszczem. Tak, kiciulek? Nie pada, nie? Nie pada. Mamy 3 minuty po 9. No nie wiem, gdzie resztę kotków się pochowało. Bocianówka jest. Nie wiem, gdzie jest ciotka płaczka. A, gdzie murzynek? Gdzie babcia się schowała? Julia jest w pokoju. No już zaskoczył. Stąd już jest tutaj. I już. I tu. I teraz tu. I tak. I tak, i tak. No zaraz mi tu wskoczy na kolano.
Jest, jest już. Ajajaj. Proszę, jest. Albineczko, kicia. Kiciulki. Zaraz skończę. Dojadę do 16 minut i się zajmę gacusiem. Muszę mu jeść dać. Nie, kicie? A deszcz pada. Pada deszcz. Jakaś taka piosenka mi się przypomina. O, tego, tu jeszcze mnie nie było. Proszę. Bo gacusiowi na plecy weszłaś, albineczko. A proszę. Zawsze coś wymyśli. No. I co, i będę tu siedzieć teraz? No. Bo ona tutaj chce być. O, Basiorek kubkę zrobił, przyleciał. Szybko. Bo ona chce być w pobliżu mnie, ale się boi tak jeszcze. Jeszcze nie jest taka oswojona, ale chodzi, żeby być w pobliżu. Ona nie jest tak jak Mila, że na kolana. Gdzie wskoczy? I tam. Także kotki mają do wyboru, do koloru. Mogą sobie wybierać, mogą nawet tutaj się położyć do misiaczka. Nie, kicie? Romeo tylko siedzi przy dziurce, przy drzwiach wyjściowych na dwór i czeka. Czeka na co? Żeby deszcz przestał padać. A on pada w mordę dziada. No, deszcz nadal pada. Trochę jakby mniej. No, gacuś je. Dałem mu galaretkę z Feliksa. Proszę, gaculek je. Jedz, gacuś. Kiciuku, jedz. Czekaj, wodę. Wodę damy. Nalejemy wody gacusiowi. Tak. Tu mamy wodę. Masz gacuś wodę? No. Je gacuś. O, kotki się rozłożyły. Mila, Albinka się myje, kosmetykę, ten też kosmetykę. A Basiorek, co, na kolanka chcesz? Kiciulku, smokłeś co? Kubkę robiłeś na dworze. Deszcz padał. No, Baribal sobie podjada. No. O, usiądziemy, Basiorku. Popatrzymy trochę, co? I tak nam się rozpoczyna dzień. 13 maja. 2020 roku, środa. O, już jest moja pieszczocha, na kolana przyleciała, już jest. O, Romeo tutaj. Co, Romeo, kiciulku na łóżku będzie spał, nie? Romeo był w nocy u mnie w pokoju, deszcz padał. Jak był głodny, to mi przyłaził do łóżka i wołał jeść. No to tyle na razie.